Hej, witajcie! Cześć! Cześć! Kto jest dziś z nami? Ania. Bardzo przesympatyczna osoba i wyjątkowa osoba i z nią troszeczkę porozmawiamy. Tak, zaprosiliśmy Ciebie tutaj, bo chcemy troszeczkę przedstawić naszym widzom, jak wygląda środowisko transseksualne ogólnie i czy w Polsce, czy na świecie, więc mamy kilka pytań, tak jak zawsze w naszych pogaduchach. Zaczniemy może od pierwszego pytania, od razu. Czy mogłabyś nam powiedzieć troszeczkę, co uważasz na temat sytuacji osób transseksualnych w Polsce? Jak jesteś odbierana przez społeczność heteroseksualną, przez Polaków? No to dobrze, że zauważacie, że są osoby transseksualne, bo jeszcze kilka lat temu to nawet ludzie nie zauważali. Nawet w środowisku LGBT wcale to nie była powszechna wiedza, że są osoby transseksualne i w ogóle na czym to polega, prawda? No dziś już chyba jednak większość osób zauważa te osoby transseksualne, a to jest wszystko jakby wynik działania transfuzji i całego środowiska LGBT. Ty byłaś współzałożycielką transfuzji, tak? Jestem, bo jestem fundatorką tej fundacji, tak. No ale już jakby to wszystko, co fundacja robi, przejęły inne osoby. Ja w tej chwili jakby jestem fundatorką się zawsze. Tak. Ale już nie jestem tak związana bezpośrednio jak onegdaj, jak jeszcze przed moją poselską aktywnością. A ona też była taką aktywnością, która chyba coś jakby nagłośniła problem istnienia osób transpłciowych. No byłaś pierwszą w Europie, To prawda, tak. Ale też była. Tak. Wracając do pytania, uważasz, że się coś zmieniło w postrzeganiu osób przez Polaków transseksualnych? Tak, na pewno się coś zmieniło. Zmieniło się, jeżeli mówimy o tym, że więcej osób w ogóle wie, bo taka też była misja tej fundacji, że są osoby transpłciowe i to jeszcze pozostaje pytanie, co potem z tą wiedzą robią. Czy zezwalają tym osobom, dobrze ludzie, skoro jesteście tacy, to sobie żyjcie, czy też mówią, że niestety do tego życia prawa nie mamy, jako osoby transpłciowe. I to spolaryzowało z kolei dość mocno polskie społeczeństwo, tak, wobec tego, w szczególności na tle pewnej wojny takiej ideologicznej, która w Polsce od kilku lat ma miejsce, a dzisiaj ta część konserwatywna bierze górę. No i dlatego też pozostaje nam chodzić do głosowania i mieć wybór między mniejszym złem a większym. No to chociaż diabeł wie, który jest mniejszy. Czy łatwiejsza jest ta strona, czy ta, którą teraz ja Ciebie zapytam. A jak nasze środowisko LGBT traktuje osoby transgenderowe? No bo jakie zżyty chyba są zauważalne, albo tylko my zauważamy? Znaczy nasze środowisko, czyli środowisko LGBT, jest jak gdyby zdecydowanie bardziej uświadomione, że te osoby są, funkcjonują, kim są. I chyba jednak mimo wszystko bardziej niż średnia przyjazne, chociaż rzeczywiście zaskakujące jest czasami to. Mam wrażenie, że właśnie w tym LGBT to bardziej zawsze są geje, później są lesbijki. I później już ma wszystko, reszta też już marginalizowana. Ale mam takie wrażenie, że reszta już jest marginalizowana i tak. Tak, nadal ja też nie widzę takiej jedności jednak między właśnie całym czteroczłonowym LGBT. Tak, no ale to myślę jest to słuszne spostrzeżenie. No ale osób transpłciowych jest znacznie jednak mniej niż osób gejów, lesbijek i osób biseksualnych. One też mają jak gdyby troszeczkę inny świat interesów. Dlatego, że weźmy na przykład to. Osoby homoseksualne mają niekiedy dość dużą motywację do ujawnienia się, prawda? Dlatego, że to im porządkuje życie, prawda? Pozwala im wyjść z jakiegoś takiego zakłamania, otworzyć się na innych ludzi, prawda? Czy nie wiem, choćby znaleźć partnera czy partnerkę, prawda? Natomiast osoby transpłciowe, często o nich nawet nie wiemy, bo są to osoby, których interesem jest zwyczajnie
tego nie pokazywać. Oni po prostu chcą się stać kobietą czy mężczyzną. W sensie takim społecznym, prawda, bo są nimi, ale stać w sensie społecznym, zafunkcjonować w tej roli bez jakiejś przeszłości. Tak. Tacy wariaci jak ja, czy parę jeszcze innych osób, które swoją transpłciowość ujawniło, no mają przechlapane po prostu, dlatego że w pewnym sensie, dlatego że ja już jestem odbierana nie jako kobieta, tylko jako osoba trans, tak? Tak. To jest jakby kategoria zupełnie inna, tak? No tak. Ta grodzka to jest ta transka, tak? No tak. A nie ta kobieta. Tak. Tak? Jak ja robię już coś innego, bo jak gdyby ja przeszłam tą swoją drogę, tak? Dalej może bym mogła, ale nie bardzo mam jak gdyby warunki do tego, żeby się jeszcze tam bardziej uwiarygadniać, powiedzmy. Ale zostałam etatową osobą transpłciową, prawda? I te osoby, które się ujawniają, niestety wpadają w ten kanał, ale one są potrzebne jak trud niewolu, choćby po to, żeby jak gdyby pokazywać, że te osoby transpłciowe są, a ich jest znacznie więcej niż się ludziom wydaje. Także i kwestia, nie wiem, bywania w klubach, prawda, czy coś takiego, to wiele osób transpłciowych znacznie mniej to interesuje, choć są takie, które no, żyją życiem klubowym, ale z takich osób transpłciowych, które przeszły swoją transformację, interesuje zwykłe życie. Mnie dzisiaj też interesuje zwykłe życie i trochę mam z tym kłopot, właśnie ze względu na to, że jestem etatowo osobą transpłciową, a ja bym się nie chciała tym zajmować. Zapraszacie mnie, żeby o tym rozmawiać. Może już niekoniecznie, prawda? Rozumiem. Myślę, że swoją misję wypełniłam, prawda? Że ileś mogłam z siebie dać, pokazałam, że wydaje mi się, że pokazałam, że osoby transpłciowe mogą być normalnymi ludźmi, prawda? Że mogą mieć swoje aspiracje, swoje przekonania polityczne, swoją działalność, swoją edukację, whatever. I żyć normalnie w społeczeństwie. Ja to przeszłam, ja już nie czuję potrzeby, jak gdyby mówienia o tym, robienia, może dlatego jakby przyszli następni w transfuzji, którzy te role przejęli. No dobrze, Aniu, tak mówimy o tej Polsce, ale na pewno masz jakiś pogląd i wiesz, jak rozeznanie, jak to wygląda na świecie. Czy na świecie jest jakaś większa otwartość? Czy jest łatwiej? Czy jest łatwiej osobom transseksualnym wniknąć tak w to środowisko, żeby nie być wytykanych palcami? Czy masz jakiś twój punkt widzenia na ten temat? No, świat jest wielki, moi drodzy. Nowoczesny świat, idźmy w tym kierunku. A ja bym powiedziała, że jest tak kolorowy i tak różnorodny, że na przykład właśnie niekoniecznie nowoczesny jest ten najlepszy. Więc zostałam zaproszona przez na taki festiwal Muszes. Festiwal Muszes to jest festiwal w pewnym mieście na Yucatanie w Meksyku, w którym od czasów prekolumbijskich jest kultura, która tworzy, która powoduje, że wśród nich żyją osoby trans. Dlatego, że jest nawet ambicją każdej rodziny, żeby jedno z dzieci płci męskiej przejmowało rolę kobiece. Do dziś cała ta kultura trwa i te osoby są tam bardzo szanowane, bardzo często bardzo ważne role społeczne pełnią. Są bardzo przedsiębiorcze. Ja myślę, że w Polsce osoby LGBT też są bardzo przedsiębiorcze. No w każdym razie oni tam mają swój festiwal. Zostałam zaproszona na ten festiwal jako taka właśnie europejska osoba trans, żeby sobie mogli obejrzeć, a ja sobie chętnie obejrzę, jak wyglądają różnica była. Więc jak pytasz o to, jak są traktowane, no więc w takim mieście, w tym Meksyku, świetnie. Jest jeszcze parę innych miejsc, w których To ciekawe, lepiej działa.
w której w kulturze są, są no, takie tradycje, prawda? Mówi się o Indiach, prawda? Mówi się, no, no chyba o Indiach jest najgłośniej, ale jest więcej takich miejsc. Europejska kultura, wbrew pozorom, jest dosyć opresywna wobec osób transpłciowych. Mniej opresywna jest ta kultura protestancka, bardziej katolicka, ale, ale jednak tej opresji jest sporo. Natomiast ten taki liberalny punkt widzenia, który rozwija się w ostatnich czasach mocniej niż przedtem, no jak gdyby powoduje, że ludzie rozumieją, że każdy ma prawo żyć, każdy ma prawo być sobą. Dobra, Aniu, ostatnio się widzieliśmy na rozdaniu nagród w KPH-u. Kochani, pozwólcie, że tak powiem, bo naprawdę czuję się tu w gronie samych przyjaciół. Czuję, że jestem tutaj, w ogóle jestem. Ty miałaś piękne wystąpienia, mówiłaś wystąpienie, mówiłaś naprawdę bardzo urocze słowa. Okropne było wystąpienie. Serce popłynęło. Miałam powiedzieć całkiem co innego, a się wzruszyłam, rozpłakałam. Ja moja dupa z tą chusteczką w kontekście doleciałem. No. Więc powiedz naszym widzom, nam, jakie słowa wsparcia dla osób transseksualnych. Słowa wsparcia. Akceptujcie ludzie siebie takimi, jakimi chcecie się, jakimi się czujecie, jakimi, jakim chcecie być. To trzeba bardzo silnego marzenia, żeby dokonać korekty płci. Na grupach wsparcia, które przez kilka ładnych lat prowadziłam w Lambdzie, 90% to były osoby, które przychodziły do nas nie z... Czuliśmy, że oni nigdy płci nie zmienią, ale czuliśmy, widzieliśmy i one demonstrowały, jak bardzo z tego powodu cierpią. I nasza pomoc tej grupy wsparcia polegała właśnie na tym, żeby oni jakby nie cierpieli. Nikt nikogo nie namawia do tej zmiany, do korekty płci, ponieważ jest to ekstremalna wywrotka życia. Trzeba się liczyć nieodwracalna, trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami, nie finansowymi, czy nie tylko finansowymi, ale społecznymi właśnie. Ja powiem, że ode mnie odwróciło się, nie wiem, 80% moich dawnych znajomych, z którymi miałam relacje przed zmianą, przed tym jak dowiedzieli się, kim jestem. Ludzi, których niektórzy ludzi, których uważałem za przyjaciół. No, ciężkie, no to tak jak mówię. Niektórzy odwrócili się jak gdyby tak głośno, prawda, że nie, nie chcę nic z tobą mieć, no, ale to mniejszość, a większość tak cichutko, prawda? Nagle zapominali już zaprosić na imieniny, na grilla i tak dalej. Kurczę. Było przykre, ale z drugiej strony, no tak, było bardzo przykre. A to oni chyba ale ty jesteś teraz szczęśliwą osobą. Tak. Pomimo tego, że tyle się odwróciło, ale czujesz, że zrobiłaś dobrze, bo jesteś, no, czujesz się kobietą i, no, jesteś, tak? No, wolałabym, żeby wszyscy sądzili, że jestem kobietą, a wszyscy uważają, że jestem osobą trans, bo przyjęłam taką rolę, tak, prawda? Czyli między, nie jestem ani mężczyzną w pewnym sensie, ani kobietą w pewnym sensie dla otoczenia, tak? Tak, no, to, co ja czuję, to jest moja sprawa i ja się czuję od dziecka kobietą, tak. natomiast dla otoczenia jestem etatową osobą trans, tak? Bo to jest troszeczkę inaczej z osobami trans niż z osobami homoseksualnymi. Dlatego, że ja jestem przekonana, że w obiektywnym interesie osób homoseksualnych jest generalnie ujawnienie swojej orientacji, dlatego, że im to pozwala żyć w pełni. Prawda? W każdy sposób. Nie wiem, właśnie znaleźć partnera, nie oszukiwać najbliższych, żyć normalnie, zgodnie ze sobą. A więc łatwiej. Namawiam serdecznie, zawsze wszystkich mówię, że coming out jest czymś pożytecznym, jeżeli chodzi o gejów i lesbijki. Natomiast jeżeli chodzi o osoby trans, obiektywnie to jest wbrew ich interesom. One po prostu chcą być kobietami czy mężczyznami. Aniu, mam wrażenie, że troszeczkę odeszłaś jakby od pokazywania się w mediach,
nie wiem, może działasz gdzieś indziej, może, nie wiem, czy to jest, wiadomo, że spowodowane jest to po części tym, że już nie jesteś posłanką, co szkoda, bo no według polityki byłaś, to chyba wygrałaś jakiś ranking, pamiętam. Doceniłam moje wysiłki. Co teraz porabiasz? Czym się teraz zajmujesz? Poza opieką. Gdzie można Ciebie spotkać? Gdzie można Cię posłuchać? Gdzie można z Tobą porozmawiać? Gdzie można Cię posłuchać? Gadać, daj Ani powiedzieć, no przestań. Tak, ja kocham swoje dwa pieski, adopciaki i kotka i bardzo jest mi z tym dobrze. Odpoczywam troszeczkę po tym niezwykle intensywnym okresie mojego życia, zarówno tym w organizacjach LGBT, jak i w Sejmie w szczególności. Ale nie do końca, bo tak w zasadzie jest mi bardzo dobrze z tym, że robię w swoim tempie to, co chcę. W trakcie, kiedy byłam jeszcze posłanką, stworzyłam taki zespół parlamentarny, Społeczeństwo FER, który propagował pewien odmienny od mainstreamowego punkt widzenia na ekonomię, na społeczeństwo, na życie ludzi, lewicowy punkt widzenia. Skupiło to sporą grupę osób zainteresowanych tego typu debatą i stworzyliśmy stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego Społeczeństwo FER, które w tej chwili prowadzę. I taki projekt na przykład, który w tej chwili mamy, to jest projekt Porozumienie dla Piątej Rzeczpospolitej. Dlatego, że uważam, że to, czego najbardziej potrzeba polskiemu społeczeństwu, to potrzeba wizji, co będzie po tym czasie czwartej RP, bo co, powrót do trzeciej, wielu ludziom się to nie podoba, ale też i nie trudno przekreślać wszystko, co w tej trzeciej i w czwartej było. Nie, czy nie można tego skleić w coś, co będzie ogólnie dobre, ale żeby to zrobić, to trzeba po prostu mieć projekt, trzeba mieć wizję, po prostu, no dobrze, to czego chcecie, tak? No i zajmujemy się właśnie tym, żeby taką debatę pod tytułem jaka Polska po trzeciej i czwartej, czyli jaka Piąta Rzeczpospolita mogłaby być, bo myślę, że taka wizja jest potrzebna. Czyli nie przestałaś działać, cały czas działać aktywnie ku lepszej przyszłości. Tak, już mniej środowiskach LGBT. Tak. Nie, no bo po prostu teraz są inni, robią to dobrze. Tak, ale myślisz bardziej pro... w stosunku do ludzi. Tak, ja zawsze byłam zainteresowana polityką, w sensie takim nie polityka, zdobywanie władzy, właśnie to mnie nie interesuje, tylko polityka jako urządzanie stosunków społecznych, prawda? Dobra, Ani, bo tak wiesz, że możemy pewnie gadać całą noc. Nie, bo wy jesteście gaduła, a ja cichutka jest. To my to wyłączamy, sobie pogadamy dalej. Więc naprawdę strasznie dziękuję, że jesteście tutaj z nami, że przyjęłaś zaproszenie. Ja na pewno zmienię swój punkt widzenia i myślenia o osobach transseksualnych. Na pewno. Dzisiaj pijemy herbatkę, następnym razem już herbatki nie będziemy pić. Herbatka jest bardzo. Herbatka. Na tym nawet herbatkę może. Więc standardowo musisz oddać mieć mały kiścik, żebyś o nas, zresztą teraz nigdy nie zapominasz, ale żebyś na tą swoją herbatkę też miała małą pamiątkę oddać. O, z pięknym wizerunkiem tutaj o poranku chłopców prześlicznych do mnie, także będzie bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Strasznie dziękuję Dominiku, dziękuję Karolu, bardzo dziękuję za spotkanie. Tak, kochani, wam też za cierpliwość. Dziękujemy. Trzymajcie się. Bye.